Czołem, kapitanowie. Szparagus z tej strony. Czołem, kapitanowie, Szparagus z tej strony. Witam was w kolejnym filmie. Słuchajcie, bardzo mi zależało, żeby pokazać wam tą bitewkę z tego względu, że kolega, który ją rozgrywa na Yamato, ma raptem 1500 bitew. Jak się okazuje, będąc tak niedoświadczonym graczem, również można zrobić fantastyczny wynik, jeżeli się wie, jak taki okręt wykorzystać. Tutaj bazowy exp nie był jakiś porywający, nie było też nie wiadomo jak dużo fragów, to wszystko sobie zobaczycie na podsumowaniu tejże bitwy, natomiast sam wynik, jeśli chodzi o zadane obrażenia, jest naprawdę imponujący jak na taką ilość bitew, bo kolega rozegrał około 1500 bitew na tą chwilę. No i widzimy, już tutaj potrafi korzystać z samolotu zwiadowczego, który podnosi zasięg. W tej chwili strzelił do Alzacji, strzelił celnie za ponad 13 tysięcy, moi drodzy. Sponsorem tej bitwy jest 93 World Warfighter. Bardzo dziękuję za podesłanie tejże powtórki i będziemy mogli zobaczyć, jak tutaj klepanie przeciwników będzie wyglądało. Leci kolejna salwa do Alzacji. Alzacja, jak widzicie, już odkręca. Tym razem tylko jeden pocisk uzyskał penetrację za 4700, więc jak natrafiony jeden pocisk, również nieźle to wyglądało. I teraz kolega będzie się tutaj przymierzał do innych celów. Oczywiście będzie musiał pewnie uważać na ostrzał krążowników, między innymi tutaj Hindenburga, który wpływa na kapa, z tego względu oczywiście, że może zostać najzwyczajniej w świecie spalony przez przeciwników. No właśnie, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. W tej chwili kolejna salwa do Hindenburga, bardzo ładne trafienie za 11800 punktów obrażeń. No tu już jest odległość, tak abym powiedział, niebezpieczna dla tego Hindenburga. Następna salwa może być dla niego bardzo bolesna. Bardzo ostro popchnął na tego kapa. Może to się dla niego, słuchajcie, źle skończyć. Ja nie rekomendowałbym takiej gry krążownikiem. Rozumiem, że jest mało niszczycieli w teamie, natomiast i że drużyna zielonych już wszystkie niszczyciele straciła. Ja nie wiem, jak to się stało, ale nie zwróciłem uwagi, czy zostały zatopione przez samoloty, czy przez jakieś inne okręty. No ale dość niepoważnie tymi niszczycielami tutaj gracze zagrali. To był Fletcher i to był Kagero. Bardzo taka nieodpowiedzialna gra i na pewno tutaj nie przyczynią się do pomocy swojej drużynie. Teraz poszła salwa do Minotaura. No to jest niebezpieczny przeciwnik. Zobaczcie, trzy cytadele, dewastujące uderzenie i Minotaura w tym momencie nie ma. On zrobił się widoczny, zanim schował się w zasłonie dymnej. Później już go nie było widać, ale ta salwa już do niego leciała i w związku z tym, żeśmy tego gracza pożegnali. W tej chwili to był pierwszy okręt, który został rozstrzelany przez sponsora naszej bitwy, przez Warfightera. No i teraz będzie Warfighter, widzę, szukał sobie tutaj kolejnych celów. Nie widzę, czy jest ten Hindenburg jeszcze. Nie, Hindenburga zatopił Tirpitz, więc problem z Hindenburgiem został rozwiązany. No i teraz będzie problem, myślę, jakiś tam z przepchnięciem kapa B, bo cała drużyna zielonych zajęła kapa A, udała się w kierunku kapa A. No nie ma się co dziwić tym krążownikom, tak jak jest tam Hindenburg czy Buffalo, że nie wdawały się w bezpośredni pojedynek z pancernikami, bo to mogłoby się bardzo źle oczywiście dla nich skończyć. Natomiast no, pancerniki mogłyby już tam pomału zacząć do przeciwnika podchodzić. Oczywiście trzeba brać poprawkę na to, że są jeszcze wrogie niszczyciele. Fletcher tu jest tak jakby z drugiej strony mapy w stosunku do naszego sponsora bitwy. Teraz kolejna salwa w lekki krążownik Cleveland, również ponad 12 tysięcy obrażeń, więc te obrażenia, jak widzicie, dzisiaj wchodzą w tej bitewce bardzo, ale to bardzo miło i przyjemnie. Takie salwy zawsze lubimy, bo nawet jeżeli nam nie polosuje tak dobrze jak w przypadku Minotaura, no to miejmy świadomość tego, że takie salwy za ponad 10 tysięcy w lekkie krążowniki są zawsze miłe i przyjemne. Jest to bardzo irytujące dla gracza, który gra krążownikiem i przyjmuje takie obrażenia. Zresztą nie tylko lekkie krążowniki takie obrażenia przyjmują. Ja przypomnę, że Yamato ma kaliber 460 mm i w zasadzie jest praktycznie pod każdym kątem penetrować większość okrętów.
Jest to pancernik, który ma bardzo wysoko umieszczoną cytadelę i na pewno trzeba uważać, jeżeli ustawiamy się bokiem do przeciwnika. Najlepiej tego ustawiania się bokiem unikać, ponieważ ta wysoko umiejscowiona cytadela, moi drodzy, powoduje, że Yamato mimo dużej bardzo puli punktów wytrzymałości, bo to jest ponad 97 tysięcy, potrafi naprawdę sporo obrażeń zbierać, więc tak to mniej więcej wygląda. Teraz Cleveland znowu pokazuje burtę, idzie kolejna salwa, no może to być ostatnia salwa, jaką ten Cleveland przyjmie, ponieważ jeżeli tutaj jakieś trafienia dobre byłyby uzyskane, niestety nie polosowało, tam nad penetrację widzieliśmy, no to przy tej puli 12 tysięcy punktów wystarczyłaby jedna cytadela i byłoby po tym przeciwniku. Tutaj bardziej szybkostrzelne krążowniki, mam wrażenie, że dokończą dzieła, że trafią tego Clevelanda, mimo że on jest dość zwrotny, to jednak ilość wystrzeliwanych w jego kierunku pocisków, tak aby go zgasić, jest dosyć spora i mam wrażenie, że ten Cleveland za chwileczkę może znaleźć się w porcie. Zostało mu nieco ponad 400 punktów wytrzymałości, jeszcze nie został zatopiony, udało mu się zniknąć dzięki temu, że ma dobry kamuflaż, ponieważ przestał strzelać, no i w zasadzie w tej chwili niewiele będzie mógł pomóc swojej drużynie, co najwyżej gdzieś się ustawić i postrzelać zza wyspy lub postrącać trochę samolotów, bo jeżeli będzie pływał na odkrytej wodzie, to się może okazać, że skończy, moi drodzy, najzwyczajniej w świecie zaraz w porcie, tam nieco ponad 400 punktów wytrzymałości mu zostało. Oczywiście w tej chwili musimy uważać na niszczyciele przede wszystkim. Jeżeli będziemy mieli spota, a już zaczął się w pełni cyklon, co oznacza, że przeciwnik będzie nas widział z 8 km. Jeżeli tego spota dostaniemy, a my nie będziemy widzieli przeciwnika, to znaczy, że jest to niszczyciel i trzeba będzie rozpocząć manewrowanie i to okrętem, a także najlepiej również prędkością, co może przyczynić się do tego, że unikniemy torped. Właśnie w tej chwili mamy taką sytuację. To oznacza, że w odległości mniejszej niż 8 km jest niszczyciel i dlatego warto by było tutaj zacząć troszeczkę korygować kurs, również korygować ewentualnie prędkość. Zobaczcie, pojawiło się Kagero, więc trzeba od tego Kagero uciekać, tak aby nie dostać torpedami. Nie wiem, czy to Kagero ma, nie wiem, czy to Kagero, moi drodzy, ma torpedo reload boostera, czyli szybsze przeładowanie torped, czy też korzysta z dymu. Jeżeli ma szybsze przeładowanie torped, to można się spodziewać, że tych torped może pójść tu za chwilę aż w sumie 16. Jak widzicie, na rufie te torpedy idą. Teraz będzie trzeba zrobić bardzo szybki zwrot, tak aby tych torped przyjąć jak najmniej. Widzę, że aż 3 torpedy zostały przyjęte. Dość sporo tutaj obrażeń wpadło. Za 30 parę sekund będzie można troszeczkę tej puli punktów wytrzymałości odzyskać. Na tą chwilę mamy naklepane, jak widzicie, 111 tysięcy i to nie jest, moi drodzy, wszystko. Tutaj tych obrażeń będzie naprawdę dużo więcej. Kagero w tej chwili wraca. Kagero chyba będzie złapane na sondzie Hydro przez Hindenburga, a to będzie oznaczało tyle, że może zostać bardzo szybko rozstrzelane. Właśnie postawił sobie zasłonę dymną, będzie musiał dalej uciekać. No i teraz będzie można też dokończyć, zobaczcie, tego Clevelanda, on tam miał nieco ponad chyba 400 punktów wytrzymałości. No Richelieu oczywiście może tutaj wstrzelić nam cytadelę, ale z 460 również będzie dość sporo przyjmował, był troszeczkę skontowany, więc te obrażenia były nie największe, niecałe 9000 tych obrażeń przyjął. No i oczywiście teraz kolega na Yamato już zaczyna kontować do tego Richelieu, tak aby również od niego nie otrzymywać jakichś wielkich obrażeń. Widzicie, większość pocisków tutaj zrykoszetowała i teraz idzie ostatnia salwa, ale już nawet nie zdążyła dojść, bo Hindenburg rozstrzelał ten pancernik, tu jeszcze pomagało Buffalo, Hindenburg i jeszcze kogoś tutaj widzę rozstrzelał i Clevelanda, także tutaj wymiana ciosów była dosyć ostra i solidna. No i teraz tymi pancernikami trzeba tutaj pchać, trzeba oczywiście uważać na torpedy od Runa. Pamiętajmy, on ma zasięg torped 6 km. Piękna teraz salwa i oczywiście medal wsparcia wpadł, także od tego Runa albo trzeba odchodzić, moi drodzy, albo trzeba kontować dziobem, aby jak najmniejszą ilość torped tutaj od niego przyjąć. On absolutnie eksponuje tutaj burtę, więc za chwilę będzie po nim, nawet już się tu nie zdążyliśmy przeładować. I jeszcze gdzieś w pobliżu jest Alzacja, ale nadal kolega Warfighter odkręca. Jest to spowodowane tym,
że te torpedy mogły tutaj w naszym kierunku zostać przez tego runa wysłane. Potem będzie można zawrócić i dalej cisnąć w kierunku ewentualnie Alzacji, która tu nas dogania. Zobaczcie, Alzacja pokazuje całkowicie burtę. Teraz strzał z wieży rufowej. Za chwilę do tego będzie salwa z wież, które są na froncie okrętu. Mam nadzieję, że polosuje tutaj dobrze, że ten damage wejdzie naprawdę fajny, że będą duże obrażenia. I tak też się stało, zobaczcie, za ponad 17 tysięcy 4 penetracje uzyskane i uzbierało się 165 tysięcy obrażeń i można wrócić do kapowania, tak aby losy tej bitwy dokumentnie już tutaj rozstrzygnąć. W tej chwili Richelieu oraz Buffalo będą kapowały B. Richelieu za chwilę skończy prawdopodobnie bitwę. Buffalo również, zobaczcie. Jeden z tych okrętów został zniszczony przez Lexingtona. Miał zalanie, więc dostał na pewno torpedami. No i teraz losy tej bitwy, zobaczcie. No nie są póki co korzystne dla drużyny Warfightera, ponieważ jest potrzebny. Tutaj potrzebne jest jak najszybsze przejęcie kapa. Lexington jeszcze pozostaje w grze. Warto by było, aby ten Lexington zaczął się przemieszczać, tak aby nie został gdzieś tutaj złapany przez Yamato na małym dystansie. Trzeba było tutaj jak najszybciej się od przeciwnika, moi drodzy, oddalać. Zobaczcie, Yamato już chyba gdzieś tam wpłynęło na, mam wrażenie, na kapa C, wydaje mi się. Czy to Lexington dał takie taki symbol, bo tu się zmienił się chyba tam gdzieś Yamato wpłynęło, bo jest ten kap przejmowany przez przeciwnika, no i ten Lexington będzie musiał spróbować poszukać najlepiej tego Yamato, wydaje mi się, tak aby tego kapa zacząć zbijać, lub trzeba przeciwników, moi drodzy, jak najszybciej zatopić. B się uda przejąć, mam nadzieję, że Cleveland posłucha pomysłu kolegów z drużyny i poleci na kapa A. On tutaj oczywiście mógłby pomóc swoim ostrzałem, no ale jest to krążownik lekki i byłoby to ryzykowne strzelać się z pancernikami na 8 km podczas cyklonu, więc bezpieczniej będzie, jeżeli Hindenburg, który jest dużo twardszy od Clevelanda oraz Yamato, popchną w kierunku kapa C, tak aby tego Yamato najlepiej zatopić, żeby zredukować tą przewagę, którą na tą chwilę ma oczywiście przeciwnik. Ja teraz sobie pozwolę troszeczkę tą bitwę przyspieszyć, poszukamy tych przeciwników. No, Lexingtona to będzie dość trudno znaleźć, on będzie grał tutaj dość daleko. Pojawiło się Yamato, zobaczcie, i pojawił się Bismarck, te okręty oba razem tutaj w zespole, że się tak wyrażę, przypłynęły. Teraz dość ładna salwa, niestety Hindenburg spada. To jest, słuchajcie, bardzo duży minus. Yamato przeciwnika ma dużo większą pulę wytrzymałości. Bismarck również ma sporą pulę punktów wytrzymałości, więc nie będzie to łatwy pojedynek. Będzie musiał tu kolega dość mądrze to rozgrywać. Teraz przez dziób przyjął 10 tysięcy. Mamy duży kaliber, zaczęła odzywać się artyleria dodatkowa, która strzela do Yamato. Myślę, że najpierw trzeba by było mimo wszystko zgasić to Yamato, jeżeli to się oczywiście uda. Ponieważ to Yamato będzie groźne, nawet jeżeli będzie strzelało nam tutaj przez dziób, to może wbijać nam Cytadelę lub przynajmniej duże obrażenia. Zobaczcie, teraz prawie za 50 tysięcy od frontu, no to jest potęga 460, to jest to, o czym mówiłem, że nawet jeżeli macie okręt wystawiony dziobem, to on będzie w stanie dość sporo tych obrażeń zbierać. Niestety nie mamy naprawki i przechodzimy do podsumowania. Mamy podsumowanie, jak widzicie, ta bitwa niestety okazała się porażką. 6 cytadel udało się wbić, przejąć kapa, raz zrobić obronę kapa i 242 tysiące obrażeń. Przyznacie, że jak na 1500 bitew kolega radził sobie całkiem nieźle, nie popełniał tutaj jakichś większych błędów podczas tej rozgrywki, co spowodowało, że taki wynik udało mu się oczywiście tutaj ugrać. Do tego były bardzo fajne losowania na tych większych dystansach, jeżeli chodzi o obrażenia w tej początkowej fazie bitwy, tam w Alzację, w Hindenburga, bardzo ładnie tam losowało, dzięki temu udało się ten damage osiągnąć właśnie taki dosyć spory. Mamy jeszcze wsparcie, duży kaliber, dreadnought tutaj widzę, także tych medali w sumie jest 5, tam było dewastujące uderzenie, bardzo, bardzo fajnie to wszystko tutaj
wyglądało. 1874 expa bazowego na bitwie przegranej, to jest drugi wynik spośród wszystkich graczy, więc naprawdę wyglądało to bardzo, ale to bardzo dobrze. Szkoda, że tego Yamato nie udało się zatopić, bo wydaje mi się, że jeszcze jakąś jedną, może dwie fajne salwy w tego Bismarcka pewnie by weszły, pod warunkiem, żeby nas nie spalił swoją artylerią dodatkową. Dalej mamy już obrażenia zadane poszczególnym okrętom. Z baterii dodatkowej było wytrafionych, z tego co widzę, 40 chyba jeden pocisków. Obrażenia z tego tytułu wyniosły ponad 7000. Pozostałe obrażenia powstały w wyniku trafień 62 działami artylerii głównej, moi drodzy. No i tak wyglądał zarobek na dziesiątce z flagą Zulu plus 20%. Netto zostało zarobione 331 tysięcy. Moi drodzy, w tej bitwie to tyle. Ja zapraszam na kolejne bitwy i w ogóle kolejne filmy, nie tylko z bitew, które będę się starał Wam prezentować, ale także z testów oraz z tego, co się dzieje na super teście. Zapraszam do subskrybowania kanału, jeśli się filmik podobał. Oczywiście łapka w górę, jeśli nie, łapka w dół, bo to też jest istotne. Mówię Wam do usłyszenia i pozdrawiam Was serdecznie.